Ja jestem synem chłopa ze wsi. Mój dziadek był w powstaniu. Zwykły kowal dworski, był w powstaniu styczniowym, u Jeziorańskiego walczył. I pamiętam, jak dziadek mnie zawsze prowadzał do lasu. Ten las się nazywał Ormanicha, gdzie były groby powstańców. I dziadek płakał. Ja miałem zaszczepiony patriotyzm. Na Wykusie stanąłem w czerwcu 1943 roku. Pierwszy raz zobaczyłem Ponurego, Nurta, Robota i tak dalej, tych naszych oficerów. Patrzyłem na nich jako na zesłańców z Boga, bo to byli cichociemni. Ja poważnie traktowałem przysięgę. Ja przysięgę to przeżyłem naprawdę poważnie. Majestat, noc ciemna, ognisko się pali, dowódca z krzyżem. Ja rękę kładę na krzyżu i przysięgam. W czasie walk miałem różne momenty. Widziałem Niemców zwycięskich, widziałem Niemców leżących w moje brudne buty, trampki i proszących o łaskę, ale widziałem w nich też ludzi. Ja widziałem, że Gestapo, SS, żandarmeria to są mordercy. To są ci, co spalili Michniów, co biją kobiety, zastrzelili dzieci i tak dalej. A wiedziałem, że reszta to są żołnierze. I kiedyś taka studentka nosi paluszek i mówi: panie pułkowniku, a co pan myśli teraz o Niemców po 70 kilku latach? Ja mówię: wiesz, co ci powiem? To byli normalni ludzie, w większości. Mnie uratował życie Niemiec. W 1944 roku zostałem aresztowany, spadłem w zasadzkę. Aresztowali mnie Rosjanie w tych niemieckich mundurach, łasowcy. I mnie uratował Niemiec. Podobno z pochodzenia Polak. Siedzi lejtnant w niemieckim mundurze, ale widzę, nie żandar, nie gestapowiec, tylko Wehrmacht. I czystą polszczyzną mówi tak: no siadaj. Siadam, wyjmuję papierosa, paczkę. Zapal, ja mnie nie palę. To weź tą paczkę do celi, mówi tam kolegom. Dobrze. Ja mówię: ja siedzę sam. Sam siedzisz? Tak. I był zaskoczony. I widzę, że rozmawia ze mną po ludzku. Po ludzku, po polsku, czystą polszczyzną. Ja miałem tupet. Ja mówię: panie kapitanie, bo to był odpowiednik kapitana Oberleutnant. Z jakiej sytuacji, że pan mnie przesłuchuje? Przecież ja widzę, że pan ma mundur Wehrmachtu. A on tak mówi: no, mówi, teraz to już my tu rządzimy, bo to jest strefa przyfrontowa. To jest pierwsze. Drugie, ja stacjonuję w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do Koński zostałem oddelegowany na miesiąc. I mówi: znasz takich państwa, jak on się nazywał? Krawiec, który miał dwie córki, Szambelan. Znasz państwa Szambelana? Nie znam, bo chodziłem z córkami do gimnazjum. Lalka i Halina były, ładne dziewczynki. Mówię: to ja mam kwaterę u państwa Szambelanów. I te dziewczynki mnie poprosiły, żebym ja pana, żebym ja cię ratował. Bo ja tam kwateruję u nich. Mówię: mój Boże, jaki zbieg okoliczności. Rozmawiamy, a on mówi tak: słuchaj, nie będziesz bity, nie będziesz torturowany, nie będziesz przesłuchiwany w ogóle. Tylko wyślemy cię normalnie z transportem do roboty, do Rzeszy. Bo to możemy zrobić. Ja tak słucham, trochę mi mówię: już nie będzie tych tortur, nie będzie. I po pewnym czasie mówię tak: a jakbym, mówię, z transportu uciekł? Czyś ty zwariował? Wojna się skończy za 3 miesiące. Październik, koniec października 1944 roku, a Ruscy wkroczyli w styczniu. Dobrze obliczył. Wojna się skończy za 3 miesiące. Konwój, staruszkowie niemieccy wiozą nas nieskutych pociągiem do Koluszek. Częstują nas chlebem ze szmalcem. Takie szwejki. Ja mówię: kurczę pieczone, uciekać. Ale sobie przypominam słowa: nie uciekaj, bo cię zastrzelą. A wojnę przeżyjesz. 3 miesiące, mój kolega. Tam pojechaliśmy, zajechaliśmy do miejscowości Blachstadt, Austria, do kopalni węgla, czy rudy żelaznej. Ja od razu dałem drapaka.
Nigdy nie powiem, że naród niemiecki to jest naród zbrodniarzy. To byli normalni ludzie. Jedni szukali kariery u Hitlera, u tego, a inni byli normalnymi, uczciwymi. Mieliśmy kontakt z Niemcami, którzy z nami współpracowali. Ta cała rodzina Schulzów. I syn Schulza został zmobilizowany do Zelbschutzu, do Sandomierza i później do Nurta przyszedł. Przeczytałem ogłoszenie tych Ludowego Wojska Polskiego. Hasło, nie matura, lecz chęć szczera zrobić siebie oficera. I u nas padło takie hasło. Panowie, uciekać do armii Berlinga. Zgłosić się do Ludowego Wojska Polskiego. I ja usiadłem, napisałem podanie o przyjęcie mnie do szkoły oficerskiej w Chełmie Lubelskim artylerii, bo mówię, jak mnie przyjmą, to mi się przyda taka szkoła. Zgłaszamy się w WKU Kielce, 30 chłopaków widzę i ja, myśmy mieli nosy, od razu widzę, że to są jakowcy. I wychodzi podporucznik, odbiera nam dokumenty osobiste i mówi, jedziemy do Chełma, do szkoły. Chętnie żeśmy wysiedli i czekamy, bo nas do szkoły oficerskiej przyjmują dopiero rano, a myśmy zajechali wieczorem. Ten poruczniczyna poszedł. Do szkoły wrócił jakiś smutny i mówi, musimy tu w nocy przeczekać. Patrol ruski wkroczył, tam już kto, ja mówię, że my do szkoły oficerskiej. Pamiętam, ten dowódca patrolu woła te duraki, durnie. Musimy jechać do Włodawy, tam kwarantannę odbędziecie i dopiero wrócicie do szkoły. Myśmy wierzyli, naiwnie. Zjechaliśmy do Włodawy, a tam nas zadruty. Zadruty, normalnie kolczaste, otoczone baraki po sowieckich jeńcach, zawszone, brudne. A pilnują nas ci kościuszkowcy, wilnucy. Mówią, rozmawiamy z nimi. Major jest ruski, w polskim mundurze. Rozmawiamy, a ci wilnucy, na co wy czekacie? Spierdalajcie! Bo oni wagonów nie mają, mówi. Czekają na was wagony z drugiej strony Bugu. I pojedziecie na niedźwiedzie. I dałem drapaka. Kolegami pojechałem na zachód. Znowu konspiracja, znowu broń, znowu tego. Trzeba było z czegoś żyć. A jak powiedział Maocetung, kto ma pistolet, ten ma władzę. No i tam różnie bywało. Ale napisałem list do swojej narzeczonej. Do końca. Napisałem, że przyjedź, zobaczyć, jak my tu żyjemy i zostaniemy. Ja miałem lewe nazwisko, już nazywam się Jerzy Borski. Ona przyjechała, to jest moja żona, już nie żyje. Ona mnie uratowała, przyjechała, zobaczyła to nasze pijaństwo, to nasze, przepraszam, łajdactwo, a to konspiracja, win tego. Major Radziszewski był oficer sztabowy okręgu, tam nami rządził. I mówi tak, albo wracasz ze mną do Koński, albo widzimy się ostatni raz. A byłem przywiązany do niej, bo to była dobra dziewczyna. I ja wtedy wróciłem z nią. I wiecie państwo, ogłosili wtedy amnestię, jak ja wróciłem. Ogłosili amnestię. Ja się ujawniłem w Końskim Urzędzie Bezpieczeństwa. Pamiętam, jak dzisiaj. Było, bo trzeba tam złożyć broń, oświadczenie, wypisać życiorys z tego. Wszystko to broni nie oddałem, ale oświadczenie wypisałem, dostałem zaświadczenie, że nie podlegam karze. Myśl tam artykułów za dezercję. Poczułem się wolny. Pochwalam cię z niego. Tak. Ja pana podziwiam. Daj panu, panie pułkowniku, no mówi się, że jest pan ostatnim żyjącym żołnierzem Ponurego i Nurta. No chyba tak, ale może gdzieś tam w Kanadzie, w Australii, gdzieś jeszcze ktoś z naszych jest, bo dużo wyemigrowało. Ale tu w okręgu w Łodzi, w centralnej Polsce, to ja jestem ostatni. Bezsenne noce, szczypię się. I mówię tak, Panie Boże, ja żyję.